Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony z kamery, to jest kolejny odcinek Among Us. Będziemy sobie tym razem grać z jakąś drużyną, mam nadzieję, że ta grupka będzie w miarę spoko i będzie w miarę fajna gierka. Na razie, kuźwa, znowu ktoś wyłączył światła, naprawdę, na dzień dobry. Dobra, ogarnię to się, a ja mam w elektryku. No co za idiota zamknął, naprawdę? Hifik nas zamknął, no to w czarny albo fioletowy się w grze nie pierpapierzą, że tak powiem. Robią tego reaktora, czy nie robią, no? Czy ja mam się tam przejść i im pomóc? Co tego byście nie chcieli? No Jesus, 10 sekund zostało, no! Ile można? Uwaga na fioletowego. I na niebieskiego. Fioletowy stoi, nic nie robi na razie. Fioletowy udaje, że ma awka. Stał w miejscu i nie wiem, co on zrobił. Na animacja była podczas wyzwania, jak ktoś zabił kogoś. Shadow czekał chyba na mnie, jak ja robię skana. Po tym, jak ja skończyłam skana, to on stał w miejscu. I jak przestał stać w miejscu, to się wtedy wyłączyły światła. Włączałem te próbki, żeby mi się robiły. Jak mi się włączały, to ja sobie poprawiłem mikrofon. Dlatego też stałem chwilę po tym, jak mi się już załączyły próbki. Dosłownie, jak było wyzwanie, to było na moim ekranie jeszcze animacja, jak wszyscy stali w kółku i ktoś kogoś zabił. Więc to albo ktoś chciał zabić w tym samym momencie, albo jakiś lag. Jakiś błąd według mnie. Jakby ktoś kogoś zabił, no to ja to rozumiem, ale nikt nikogo nie zabił, bo nigdzie nie ma krzyżyka, według mnie Xarty. Vertis jest zabita. Zabita jest tylko... Vertis, nie odzywaj się, umarłaś to umarłaś, trudno. Jest wylogowana. O, teraz mi się wyświetliło! Teraz wyświetliło mi się ciało, no mówię o tym! Teraz mi się wyświetliło ciało, że ktoś zabił Vertis! Vertis wylogowała się i potem jej ciało znalazło się przy stole. Tak. Nie mówię, ktoś chciał w tym samym momencie, kiedy ja chciałam zgłaszać, ktoś w tym samym momencie chciał zabić Vertis. I była animacja, jak ktoś zabijał Vertis, kiedy wszyscy byli dookoła w stole. I teraz dopiero jak skończyła się narada, to mi się pojawiło ciało Vertis. Rzeczywiście ktoś chciał zabić Vertis. Vertis nawet nie była w kafeterii, ja byłam wtedy w kafeterii, no oczywiście, żeby wcisnąć przycisk. Vertis w ogóle nie była w moim zasięgu wzroku, nie wiem gdzie ona była. Nie wiem, gra jest zesrana najwyraźniej. Co to było w ogóle? Jaki bug. Proszę naprawić grę, w takich warunkach grać nie będę. Jesus, na dzień dobry reaktor, nie ma czy czego innego robić. Roller stoi w miejscu, nie wiem co on robi, pewnie udaje, że robi reaktor. Roller będzie udawał, że robi taski, roller będzie teraz za mną chodzić. What the fuck w ogóle? Ta, roller będzie schodzić przez cały czas za mną. To ja będę naturalnie przed nim uciekać, no bo co to jest, ja się pytam. Dobra, chyba se poszedł na szczęście. Hifick, o! Tym razem gdzie? Ty widział na własnych oczach. Ale ty głupi jesteś, gdzie to było w ogóle? Bo Hifik mnie widział, nie? Dolny silnik! No Hifik mnie widział, jak jestem w nawigacji, ja szłam do O2 chyba, nie? Ja szedłem od shieldów do góry i za Xarty chodziłem i Xarty mnie zgubiła i była zabić. No to teraz to na pewno oszukujesz, dlatego że tak naprawdę to ty mnie goniłeś. To ja od ciebie uciekałam, dopiero potem sobie poszedłeś, wtedy polazłam do Navigation, wtedy zobaczył mnie Hifik i wtedy polazłam do O2, żeby czyścić tam te liście. Zrobimy, jak tak się kłócicie, zrobimy po prostu losowanie. Każdy wybierze z tej pośród dwójki, kto to jest. To a nie, może Kaza, ale to skoro nie oni to zaproponowałeś? No ale to oni obydwa... Ja to nie oni. Ty będziesz skakać teraz dla każdego, kto coś powie, oni no, są super. Po prawej stronie mapy, a skill na dolnym reaktorze. Atakujesz Xarty, a teraz mnie atakujesz. No nie, to jest bez no, sensu argumenty. No okazję, żeby na mnie zaatakować. Chyba halo, czas się kończy, na rollera głosujcie. No kurde, do skip, no gratuluję, no głupoty. Jak mnie zabije roller, no to będzie wasza wina. Kto mi tu światła wyłącza nagle? Żeby mnie ktoś nagle z dupy nie zabił. Włączcie też światła, bo nie chcę być jak zwykle jedyną osobą, która to zrobi. Dziękuję bardzo. Security, zrobię kabelki, potem zrobię to pobieranie, żeby było łatwiej. Lepiej jestem chyba jedyną. No dzięki, śmieci uwalony w mordę kopany. Dzięki, hatwo ci na mordę. Bardzo mi dałeś zrobić taska. Świetnie, zobaczymy, czy oni w takim razie cokolwiek zauważą, bo chyba coś im się nie uda. Ale z drugiej strony, kto jeszcze nie zrobił tasków? Hifi, rób te taski, to może wygramy? O, znaleźli moje ciało. No. Ojojoj, widziałem w ostatniej chwili, jak Shadow był obok ciała. Chodziłem z admina w stronę
weapons za chodzące Shadow i Shadow właśnie zgłosił ciało, więc to nie mógłbym być co? Ja. Przyszedłem do admina i popatrzyłem na ten cały wykres, gdzie są osoby. Trzy osoby były w storage'u, trzy osoby były w Eriklikaru i jedna widziałem, że jest w weaponsach. Przez dłuższy czas się nie ruszała, więc postanowiłem iść tam zobaczyć. W tym czasie przyszedł bodajże to był Awu i na pewno ten oskarżyciel jeden byli w adminie we dwójkę. No ja poszedłem do weaponsów, zobaczyłem, że jest ciało, zagłosiłem. Głosuję na Shadowa, a następnym razem jak to nie będzie Shadow, to Kaza wypada. Robi sobie jakiś sposób, nie wiem, że to Shadow, a co? Teraz jak nie on, to jestem ja niby według niego. No myślę, że mówię, że nie byłem on, to ty. Ale halo, Kaza, ja nie powiedziałem, że to ty. Powiedziałem, no, wiem, ale ktoś inny tak mówi. Oj. Uff. To raczej impostor nie jest 100%, jak wywalili tą osobę, czy trzeba moim zdaniem. Dobra, trzeba robić taski. Mało nam brakuje, więc róbcie te taski, przynajmniej z tasków wygrajmy, no. Dobra, taski mamy zrobione, ciekawe. Kto ich nie zrobił? Wszystkich się zastanawiam. Oraz impostorami są najprawdopodobniej Awu oraz Kaza. Więc zobaczymy, czy ktoś kogoś zabije i gdzie kogo zabije. To było ciekawe. Szkoda, że nie mogę za bardzo zobaczyć, gdzie to jest. Tu jest Kaza natomiast. Jest Awu, dobra. Na 100% się okaże, że jeden zabije drugiego, a drugi zabije trzeciego. Nie. Kaza zabił przy Awu. Interesujące. I wentował. Jeszcze Awu stoi w miejscu. I Awu zostanie wywalony. Dlatego... Nie, Awu zabił. O, ty k***wo, Awu. I tak się gra. I tak się gra z nami. Nieźle. Vertis, ten lag był piękny. Po prostu tuż przed tym regenerację ją zabił w trakcie. Próbowałam wytłumaczyć 4 razy, to na mnie k***a krzyczeliście, że mam być cicho, bo umarłam. Umarłam i w momencie tym samym ktoś zgłosił emergency. Więc jeszcze nie zaliczyło do końca, że jestem martwa, a że w tym momencie przeniósł się nas wszystkich do emergency, do stołówki, to po wyjściu z tego moje ciało będzie w stołówce. Tego było koło Ksana. Ale takie ciało w stołówce leży, martwe. Kto to zrobił? Oj, impostor. Impostor, no to trzeba robić to sensownie i mam nadzieję, że ta druga osoba nie będzie aż taka głupia, będzie kogokolwiek zabijać. Ja udaję, że robię karty. Wszyscy tutaj stoją. A wy jesteście głupi, naprawdę. Wolę zabijać w jakimś miejscu, w którym są wenty. Wtedy jest łatwiej se uciec. Okej, dobra, co to się tym razem zdarzyło? Ksarty, co widziałeś? Widziałeś. Ja nic nie widziałem, widziałam jedynie jak Awu poszedł robić tę wajchę do śmieci i potem udałam się do elektryka i tam było ciało. Wiem jak tam przebiegał. Wykluczyłbym wersję z Ksartiego, bo byli wcześniej po prawej stronie mapy. Jeszcze Tar tam był, a później gdzieś zniknął. Ale na razie jest za wcześnie. Wszyscy z wyjątkiem Veres i skipują, to trzeba znowu kogoś zabijać, nie? Światło znowu trzeba robić, nie wiem gdzie oni poszli w ogóle. Dobra, Tar włączył światła, kabelki. A tu jest Veres, jestem to w sumie dobrze, że jej nie zabiłam. I idziemy sobie dalej, reaktor, unlock manifold. Tutaj za dużo ludzi wchodzi, więc nie będę zabijać nawet. Co ja mam dalej? Oksygen. Ja pójdę na O2, żeby nie było. Czy ktoś inny tutaj wszedł? Nikt inny tutaj nie wszedł. To ja... 7, 6, 3, 5, 7... No i weszła jeszcze jedna osoba, to nawet nie będę zabijać. Wywaliło mnie. To świetne. No, faktycznie. Dobra, naprawdę muszę kogoś zabić. By się przydało bardzo. Medmej, submit scan. O, świetnie! Innego znaleźli. Jedyne osoby, których nie mijałem, to był Tar i Xarty. Ja sądzę, że to oni są impostorami, ale bardziej Tara. I sądzę, że to jest self-report. Bo jako jedyny biegał po mapie w randomowych miejscach, praktycznie nie przewijał się obok ludzi i go nie widziałem, a biegałem z dwiema czy trzema innymi osobami. Ja byłam akurat wtedy w medbayu, bo miałam robić sample. Ani razu nie byłem w medbayu. Powiedziałeś, że to jest lower engine. Lower engine. Awo miała troszeczkę dziwny movement, ponieważ najpierw przy reaktorze wyszła z góry, a później poszła do dolnego przełącznika. Ja wołtuję Tara. Trochę ri, bo jako jedyne osoby zrobiliśmy skipa, no to trochę sus. Właściwie co oni robią? Zamiast naprawiać światło, to oni robią i nie wiem gdzie. Zobaczę, czy ktoś w środku się nie kręci, nikogo nie ma. Fuck, przydałoby się wygrać tą rundę. Przydałoby się zabić wystarczającą ilość. Czemu wszyscy chodzą kuźwa wszędzie? Znowu ktoś światła wyłączył. Jesus. Dobra, to niech już robią te światła i zabiję jedną osobę, wtedy będzie automatyczna wygrana, teoretycznie. Chociaż nie, nie umiem liczyć. Nie umiem liczyć. No kuźwa, daj mi przynajmniej wejść do admina. Teraz nie wiem, czy zostały trzy osoby.
czy ile ich zostało. Aj, dupa, jeszcze jedną osobę muszę... Kto jest w kafeterii w ogóle? Ktoś jest w kafeterii, nie wiem czemu, albo wyszedł przed chwilą z kafeterii. Albo stoi w miejscu, nie wiem czemu. Cyk, zrobię 2, 9, 9, 6... Już zrobię, wszyscy poszli do O2, nie wiem czemu. Wszyscy będą szli, nie wiem gdzie, nie wszyscy zrobili taski najwyraźniej. Ja pójdę do security. Dobra, co tym razem? Serti także nie biegał z nami, biegał sobie gdzieś poza mapą. Ja włączam jako jedyna osoba w O2 w adminie, reszta poszła na O2. Ja myślę, że sus AWU, dlatego że przez większość czasu był na górze w kafeterii, nie wiem czemu. Dopiero po tym, jak on tam był, to się włączyło O2. Kto ma jeszcze jakieś zadania? Pytanie. Ja mam skończone. Ja też mam skończone. Ja mam skończone. No dobrze, no to chodzimy razem. Pamiętajcie, nie stakujcie się, tylko latajcie tak, żeby było widać, jak ktoś skoczy. Jeżeli będzie jakiś kill, to będziecie wiedzieć. No nie wiem, ja głosuję na AWU, to było bardzo sus moim zdaniem, jak się od razu potem od was zaczęło. To jest bez sensu. No to rip, bo jak inaczej, ja mam ich kuźwa zabić. Gdzie wszyscy idą? Ja idę na security, go security, ktokolwiek. No świetnie. Przynajmniej teoretycznie tamten będzie sytuację ratował. Ja oczywiście idę w absolutnie inną stronę. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. No to kicu, chodź zrób. Dobra, to już zrobili. Nie! No easy! Ja mam bardzo ważne pytanie. Dlaczego skoro mieliśmy wszyscy w zasadzie pewność, że Xart jest impostorem, dlaczego dwie osoby stały na górnym oksygenie i go robiły i czemu nikt nie pobiegł na dół, wiedząc, że najprawdopodobniej będzie tam jakieś ciało, które zreportujesz i przerwiesz emergency? Byłeś najbardziej podejrzany. Nie byłem najbardziej podejrzany, byłem w ogóle nie podejrzany, bo biegałem z Bercis cały czas i robiłem taski. Byłeś najbardziej podejrzany, bo byłeś najgłośniejszy. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku, a Among Us, jak widać, z ekipą jest fajnie grać, no i oczywiście udało nam się, co najważniejsze, wygrać podczas bycia impostorem. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę, górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie, czy chcecie kolejne odcinki z Among Us. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środę i soboty, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam mojego Facebooka, link w opisie. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i zostać wymienionym z tym odcinku, to zapraszam do donatowania w linkach w opisie, ale zapieprzam strasznie szybko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.